Dzisiaj, moi drodzy, pogadamy sobie o Rasie. Tej z 2006 oczywiście. Jest to horror, który oglądałem x lat temu. I jest to w ogóle podpisane nazwiskiem Wesa Cravena, no bo był on tam rzeczywiście producentem i to wykonawczym w dodatku. Ale oczywiście, to nazwisko się pojawia gdzie nie zajrzysz. Aczkolwiek, reżyserem jest zupełnie kto inny, a w zasadzie to debiutant. To znaczy, jest to człowiek, który. Wielokrotnie uczestniczył przy produkcjach, chociażby jako asystent reżysera, czy to ten pierwszy, czy ten drugi. Ale jeżeli chodzi o tak solową produkcję reżysersko, no to rzeczywiście był to jego, nie dość, że pierwszy, to w ogóle jedyny film w karierze. Z scenarzystami jest ich kilku, dwóch chyba zdaje się, już są inni ludzie. No, stworzyli jeszcze kilka filmów, ale ja ich nie znam. No w każdym razie, dzisiaj o razie spoilerował, bo film ma no, 18 lat już jakoś. Tak więc powiem wam co sądzę po powtórce, no i z racji, że jest to ciężko dostępna produkcja, to bardzo się cieszę, że mam ją na DVD, okazało się, że, że mam pudełko z płytą tam w tej swojej kolekcji, nawet byłem praktycznie przekonany, że nie mam tego filmu, a jednak okazało się, że jest, także nie miałem problemu, żeby sobie obejrzeć, nawet fajna jest ta układka, tu jest oko, nie wiem czy tu jest... to jest czarny pies, chyba z tego co rozumiem, bo tu powinny być psy, wygląda trochę jak mój poprzedni kot, no ale przejdźmy do materiału. Mój kot się właśnie siedzi i lampi na Tomasz. Powiedz mi, czy to jest kot, czy to jest pies. Jak się kamera będzie trzęsła, to sorry, ale kot chodzi po biurku, więc on musi tutaj pomagać przy nagrywkach. No, takie. taki klimat mamy. Na wstępie, jeszcze krótka polecajka ode mnie, bo słuchajcie, Eneba ma teraz fajną ofertę wielkanocną. Jeżeli zakupicie sobie coś powyżej 86 zł, to nie musi być jedna rzecz, może być po prostu kilka. No, to dostaniecie gwarantowany prezent, czyli coś na zasadzie mystery boxa. Nie wiadomo, co to będzie, ale każdy zakup powyżej tej kwoty jest objęty i na pewno coś zgarniecie. Jest to oferta ograniczona czasowo, także zaglądajcie. Linki są oczywiście pod spodem. No i ogólnie możecie korzystać z moich linków, żeby kupować gierki czy karty podarunkowe taniej, czy też gry mobilne. I, zaglądajcie, bo jest sporo promocji, a tą szczególnie polecam, bo jest taka właśnie obecna, aktualna dosłownie na chwilę. Także korzystajcie, a tymczasem przechodzimy już do filmu. Pragnę jeszcze zaznaczyć, że. Jest to materiał z dedykacją dla ostrej siekiery, który jest słuchajcie, tak ostry, że postanowił przedłużyć sobie sześciogłowego, re sześciogłowego rekina, no i chciał do recenzji właśnie The Breed, czyli Rasa, a więc rasa szmulasa. Dryblasa jest dzisiaj dla tego pana omawiana. Także dziękuję za kolejny miesiąc wsparcia. Jeżeli macie ochotę mieć dostęp do jakichkolwiek bonusów, niekoniecznie tego, ale nawet tych na niższych poziomach, to zaglądajcie do przycisku, wesprzy ewentualnie linku w opisie, jak macie z I tam są wszystkie detale i szczegóły. Można wspierać, można coś tam mieć w gratisie, że tak powiem, za to, czy w pakiecie. Także przechodzimy do filmu. Jest to taka dosyć niszowa produkcja. I za niewielką kasę, ale wydaje mi się, że fani horroru ten tytuł kojarzą. I tak, to jest dokładnie ta rasa z Misiel Rodriguez, tak specjalnie mówię Misiel, czyli tak naprawdę aktorka, którą znacie z tysiąca produkcji, m.in. Szybkich i Wściekłych. No ale tutaj wystąpiła w horrorze. Jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj grupę znajomych, czyli dosyć klasycznie, którzy spędzają albo chcą spędzić weekend, czy tam po prostu kilka dni na pewnej wysepce. Tam jest chatka, puchatka. No, i co się dzieje? No, i pies przybiega, i szczeka, i mówi, że nie będziesz tu siedział jeden z drugim. Ma nawet dużo psów przybiega, i robią szczekław, no i trzeba uciekać. Ale nie da się uciekać, bo to cudo, którym przylecieli i sobie to stoi przy mostku, jak kajak, to psy przegryzają sznur, i puch, ten innych super latający machinus odpływa razem z ich marzeniami o ucieczce. Także. No sorry panie, ale sytuacja trochę bez wyjścia, bo tam tylko dolecieć można. Samochód niby tam jakiś stoi, ale nie wyjadą. No więc rzeczywiście sytuacja jest trudna i jest to z jednej strony taki bardzo klasyczny, schematyczny horror właśnie o grupie znajomych, których dopada jakieś zagrożenie. Ale czy to zagrożenie jest takie codzienne dla horroru? Na pewno częściej spotykamy duchy, czy jakieś opętania, jakieś w ogóle paranormalia, aniżeli stado psów, czy nie wiem... Królików, Fredek, 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 Ferdek. Tam te ryjówki z 59. No jasne, mamy tych animal ataków trochę, ale także psy, że atakują gdzieś tam na wyspie, nie jest to częste. Oczywiście Kudzio będzie się tutaj kojarzył, rzecz jasna, Kingowy. Nawet tutaj właśnie to Rodriguez rzuca tym tekstem, w którymś momencie coś tam o tym psie. Więc okej, okay, jakaś tam nawiązka niech będzie, nawiązanie do tego się pojawia. Ale no, poza tym jest niewiele. Także to, ten koncept jest dla mnie ciekawszy, nawet jeżeli mamy grupę znajomych, niż właśnie tam tysięczny typowy slasher, gdzie gościu będzie biegał w masce. A dodatkowo całkiem mi się podoba tutaj jeden z motywów, a mianowicie tyrolki. Chociaż to też widywałem w horrorze, ale tak ostatnio to częściej w tych nowszych niż starszych, że po prostu bohaterowie próbują się uratować, czy po prostu coś zaradzić, jeżdżąc sobie tyrolką na przykład w tej weftę, te, żeby dostać się do innego tam budynku, do jakiejś shopy, i coś tam wyjąć, próbować samochód odpalić i tak dalej i tak dalej. I faktycznie ten motyw się fajnie przydaje, bo to Popycha jakoś akcję do przodu, nie? Nie ma takiej jakiejś turbonudy w tym filmie, że oni siedzą na tej wyspie, wiecie, chodzą w tej weftę, chcą uciec, ale psy ich odganiają. Później chcą wyjść, ale psy ich odganiają. Później chcą odpłynąć czy odlecieć, ale nie mają czym. I okej, okay, te rzeczy też są zawarte, więc to nie jest taki najbardziej angażujący horror na świecie na pewno o grupę znanych, bo po prostu obserwujemy tą grupę trochę randomowych ludzi, którzy muszą jakoś zadziałać. Ale też w grupie jest weterynarz, to jest taka kolejna ciekawostka, który... Ogarnia tematykę na tyle, że dosyć szybko pada diagnoza, że tu pewnie wścieklizna jest, chociaż z drugiej strony, psy, gdyby miały wściekliznę, to po jakimś czasie powinny już nie żyć. Ja nie weryfikuję teraz, czy to jest zgodne z rzeczywistością, żeby była jasność, mówię tylko co było w filmie. No ale coś tam pykło, albo nie pykło. Pykło nie w ten sposób, jak powinno, bo jakieś eksperymenty tam były prawdopodobnie. No i te psy, część z nich uciekła skądś tam, z jakiegoś ośrodka badawczego. I to jest oczywiście powiązane z jednym z bohaterów, bo to był tam jego ojciec, wujek, coś tam, coś tam. No i generalnie tak to wygląda, że są to krwiożercze bestie, które nie odpuszczają na krok naszych bohaterów. Także są tam jajca, one przez okno ok wskakują, rozbijając szybę na przykład w ogóle. Czy ten ich, słuchajcie, ja nie wiem co to jest, to jest ni samolot, ni helikopter, jakaś nie mam pojęcia, ja się nie znam. W każdym razie to odpływa, jak już ten jest to przegryziony, tam dwa psy na skrzydle siedzą, tego chillera, miałem taki smoke with jeszcze, nie? Tam Snoop Doga powinni puścić, także uśmiałem się na niektórych scenach. Uważaj ziomek, bo ta suka leci na twoje siano. Na IMDB w ogóle to jest podpisane jako action horror, no, nie wiem czy to akcją nazwał, bo, to, bo Michel Rodriguez to Fast and Furious, ale też jako comedy. Okej, okay, mnie tak, no nie wiem, trzy, cztery sceny może rozbawiły, ale tak na zasadzie, haha, no mnie to personalnie bawi, natomiast czy nazwałbym to komedią? Ja osobiście nie wiem, widziałem filmy, horrory, które były dużo bardziej śmieszne i zabawne, a próbowały być na poważnie, a tutaj tak jasne, z luzem czasami, z jakimś żartem, ale żeby komedia, chyba bym tak tego nie nazwał, że powiedziawszy. Dobra, bo ja nie będę się tutaj do wielu rzeczy odnosił, dlatego że to jest tak dosyć klasycznie zbudowany horror, nie ma sensu tutaj takich detali kłaść kawa na ławę, jak chcecie sobie po prostu odświeżcie ten film. Ale jeszcze są jakieś elementy, które zwróciły moją uwagę, a mianowicie, że na tych bohaterów jest grupka, ale bardzo późno ginie ta pierwsza osoba w ogóle. To znaczy jest taka openingowa scena, ale to są randomy, które w ogóle nie są powiązane z tymi bohaterami. I jedna tam laseczka ginie na początku, później koleś się pojawia przy grupie tych naszych znajomych i też tam zostaje przez psy zaciumkany. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że pomijając ich i wyrywając ich stąd, bo oni, mówię, nie są istotni dla nas ani dla tych bohaterów, no to tak naprawdę w tym horrorze klasycznie czarny ginie pierwszy i to, nie wiem, w około może 40 minucie, no, wszedł tam gdzie trzeba. W sumie to tylko do jakiejś piwnicy to chyba była piwnica wszedł, no ale pies wyskoczył ze ściany, bo była dziura, one wszędzie przemknęły gdzie by chciały i się dostały, nie było dla nich to żadnym problemem. Tak więc, tak wygląda sytuacja, później laska wypadając z okna nadziewa się na pal, także piękna sprawa i zostaje trójka bohaterów. I do tego tutaj pije, ponieważ oni wszyscy... Teorii przynajmniej, przeżywają. Dostają się tam do tego ośrodka badawczego, próbują nawiązać łączność, podpinają się do wieży. Jeden zostaje trzaśnięty prądem, bo tam bezpiecznie przepaliło, bla bla bla. Spada z tej wieży, ale generalnie okazuje się, że łódź jest na brzegu, koło tego ośrodka. Mimo, że tam psy ich atakują, to Michel Rodriguez podjeżdża jak Fasem Furio samochodem i samochodem dojeżdżają do łodzi, wsiadają i płyną. I tak naprawdę ten film się kończy. Tutaj nic się spektakularnego nie wydarzyło, ale to taki niskobudżetowy film, w którym chyba nawet nie oczekiwałem, żeby coś się niesamowitego wydarzyło. Tylko mam tutaj zagwozdkę, bo to zakończenie jest takie bardzo niepełne. Jak całkiem, całkiem nieźle się to ogląda, to jednak. Oni odpływają w trójkę i można by powiedzieć, że to koniec. Można by to tak zamknąć w ogóle, ale nie. I można by to też tak zamknąć w ogóle, no ale nie. Bo spod pokładu łódki wyskakuje pies. I to jest koniec, już tak ostatecznie. I to mnie trochę tutaj zastanawia, ponieważ to... Jest takie dosyć duże jednak niedopowiedzenie, i jak ja niedopowiedzenia lubię, to dla mnie to nie jest niedopowiedzenie, tylko urwanie sceny. Tutaj jakoś tak ewidencję dla mnie zabrakło ze 3 do 5 może minut. No bo gdybyśmy my chcieli rzeczywiście niedopowiedzenie zbudować, to można by to zrobić w sposób taki klasyczny dla horroru, czy nie wiem, dla thrilleru. Czyli, że no tam jakiś bohater przeżywa, czy dwójka, nawet trójka, ale gdzieś tam wiecie, z wyspy jest spuszczone oczko, z drzewa, że o, pieski dalej są. Tylko, że my wiemy, że są, no przecież oni od nich uciekli, ale część ich przeżyła. Więc tutaj pewnie z tego powodu te decyzje podjęto w taki sposób, ale właśnie można było to inaczej zbudować, że nie wiem, udało im się pokonać te psy, wybuch tam, pożar, chociaż tam rzeczywiście dochodzi do wybuchu i wszystkie popalono, nie wiem, cokolwiek. A że później taki jeden został na tym statku i oni z nim płyną, ale co się z nim stało? No wybiegł i co? Kijem ktoś go do wody i odpłynęli? Czy jednego zamordował, reszta odpłynęła? Czy kolejnych pozarażał na przykład wścieknizną? Czy cokolwiek się tam wydarzyło? To my się tego nie dowiemy. A skoro trójka aż bohaterów przeżywa, to jest wiele, jak na film, w którym było pięciu bohaterów ważnych, istotnych. No w ogóle tyle a grupka, chyba pięć, jak nie sześć, ale chyba pięć. No to... tak, bo dwójka zginęła i trójka tutaj. Dobra, no to trochę dla mnie to jest za mało. Na zasadzie ja nie mam pojęcia, co się z nimi stanie, co może wszystkich zagryzł, no i co mam sobie, sobie dopowiadać, co się stało z trójką bohaterów. Na ogół te niedopowiedzenia są albo przy jednym, albo po prostu, jeżeli chodzi o takie zło, tego antagonistę horroru. A nie, że po prostu wyskoczył, no. Tak naprawdę, może gdzieś tam dopłyną, ale co z tym sem? Takie strasznie, jakby. Oglądasz, oglądasz, puh, raptem urwane. Przejdźcie o co chodzi, nie? Tak z dupy, mi z gruszki, nie z pietruszki i. No, byłbym nawet skłonny tutaj sześć postawić jako niezłą rozrywkę. Dzięki kocie za trzęsienie kamerą, musisz już teraz tu chodzić. No, ale przez ten finał daje 5 na 10 Ode mnie naprawdę rasa jest średniakiem, ale jak najbardziej zjadliwym oglądalnym. Jeżeli lubicie tego typu horrory o grupy znajomych, jakieś tam, właśnie, nie wiem, zwierzaki w atakują, takie rozświeczone to spoko. Jeżeli lubicie Michel Rodriguez, też spoko. Całkiem, całkiem potrafi przytrzymać czasami w napięciu jakoś przez parę chwil, więc, też tutaj, w tej kwestii, ok. Zdjęcia takie sobie, no to taki tani film, nie? Tak jak mówiłem, więc to, co do końca, zostawcie dzisiaj hashtag rasa albo misiel, <grym> hisiel i podzielcie się w komentarzach, kto widział. Na pewno wiele osób oglądało, dajcie znać, co sądzicie o rasie. A jeżeli jakimś cudem nie widzieliście, dajcie znać, czy nadrobicie. Ja tutaj wiele rzeczy pominąłem, ale też nie były w mojej ocenie one jakoś super istotne. Także ode mnie, jeżeli chodzi o rasę, to tyle. Spoko w sumie, że odświeżyłem po latach. Tam ocenę kiedyś zostawiłem chyba coś typu 6, właśnie, czy, czy może nawet kiedyś 7. Nie wiem, ale dla mnie teraz to jest taka typowa piąteczka, więc jestem ciekaw, co wysuniecie, Dajcie znać, czy macie może też płytkę, może ktoś jakiegoś biura ma chociaż nie wiem, czy były w Polsce, pewnie nie. Może macie z zagranicznym po prostu oryginalnym dźwiękiem i tak dalej. Także komentujcie, widzimy się w następnych. Dzięki tutaj Siekielce jeszcze raz za polecajkę, za wsparcie i do następnego.